Jesteśmy dumnymi kontynuatorami wizji ministra Andrzeja Zakrzewskiego i ministra Bronisława Geremka. Obchodzimy swoje dziesięciolecie i myślę, że obaj ojcowie założyciele byliby z nas dumni, widząc jakie postępy, jak gigantyczną pracę ta organizacja wykonała przez pierwszych 10 lat swojego istnienia. Widać wyraźnie, że 10 lat temu nie zabrakło wyobraźni, budując Instytut Adama Mickiewicza. Nie zabrakło też przekonania i determinacji do budowania takiego przedsięwzięcia, takiego miejsca i adresu, z którego polska kultura będzie korzystać poza granicami kraju. 1 lipca przyszłego roku Polska będzie przewodniczyć Unii Europejskiej. W znacznym stopniu zawdzięczamy możliwość bycia przewodniczącym tej prezydencji właśnie takim osobom, jakie dziś chcemy tą tablicą uhonorować. Kultura się liczy i z tą kulturą także my się liczymy, a jesteśmy wszyscy też przekonani, że uzyskiwane sukcesy w Izraelu, czy na Wyspach, czy także w Moskwie, czy w Kijowie, czy także w tym roku, roku szopenowskim w wielu, wielu krajach są niezwykle trwałe, niezwykle ważne i poprawiają wszystko to, co wiąże się z wizerunkiem państwa polskiego. Każde państwo stara się promować swoją kulturę, a przez to promować rozpoznawalną markę. Instytut z dużym rozmachem i skutecznością realizuje wizję swoich założycieli. Mamy uzasadnione powody do dumy z popularności naszej kultury, co nie znaczy, że spoczniemy na laurach. Myślę, że opowiadamy na tyle interesującą Polskę, że spotykamy się z wielkim zainteresowaniem naszych odbiorców. W ciągu pierwszych 10 lat zgromadziliśmy blisko 20 milionów widzów. To dziedzictwo, wtedy tak formalnie skonkretyzowane w wypowiedzi dwóch ludzi kultury i zarazem dwóch wybitnych polskich ministrów, żyje i rozwija się. Dziękuję.